ostatecznie na konferencji prasowej po wygranym przez GKS Tychy 3-2 spotkaniu z Polonią Warszawa. Są z nami trener gości pan Dariusz Banasik oraz trener gospodarzy pan Rafał Smalec. Na początek chciałem pogratulować zwycięstwa i poprosić o komentarz do tego spotkania pana trenera gości. Dobry wieczór. No zacznę od tego, że wydaje mi się, pewnie nam się tu wydaje, że kibice obejrzeli bardzo fajne, emocjonujące widowisko, bo zwrotów akcji tutaj w tym spotkaniu było bardzo dużo. No na pewno my nie tak sobie wyobrażaliśmy wejście w ten mecz, bo chcieliśmy tutaj zagrać odważnie, wysoko, agresywnie, natomiast w szóstej minucie bodajże już przegrywaliśmy 2-0. Pierwsza bramka po stałym fragmencie gry, no zdarzają się takie bramki tutaj akurat. Też zawodnik, z którym miałem okazję wiele lat pracować, strzelił bramkę, Michał Bajdur. Natomiast no, druga bramka, mam duże zastrzeżenie do naszej defensywy, bo wiedzieliśmy, że Polonia tak wykonuje stały fragment gry, daliśmy się no, zaskoczyć, powiedzmy. No i 2-0 w szóstej minucie, także ten mecz dla nas ułożył się bardzo, bardzo źle. Natomiast, no cóż, Polonia, można powiedzieć, w tej pierwszej połowie wyglądała troszeczkę lepiej, natomiast w przerwie meczu postawiliśmy wszystko jakby tak troszeczkę na jedną kartę, zmieniliśmy ustawienie, ściągnęliśmy obrońcę, przestaliśmy grać w ustawieniu 3-4-3, zaczęliśmy grać w ustawieniu 4-2-3-1, bo przegrywaliśmy dużo piłek w środku pola. Zmieniliśmy też napastnika, tutaj Bartosza Śpiączkę, no i to dało od razu efekt, strzeliśmy bramkę na 2-2. No i ten mecz potem wyglądał tak, że tak trochę remisowo, ale któraś ze stron mogła właśnie przychylić szale na swoją korzyść. No i tak się stało, że właśnie też tymi zmianami wygraliśmy, bo zmiany, które zrobiliśmy, dały nam też wynik na 3-2. Ja się cieszę, bo też z tego, co słyszałem, to akurat chyba też wychowanek tutaj Polonii Warszawa, zawodnik, który tutaj wiele lat spędził, strzelił bramkę na 3-2 i to na pewno jest, na pewno wielkie gratulacje dla niego. No i mogę na koniec jeszcze podkreślić w sumie takie dwie rzeczy. Jedna rzecz to końcówkę meczu graliśmy na 5 młodzieżowców, co się rzadko zdarza. Także zespół jest dosyć mocno odmłodzony, ale my tą młodzież będziemy stawiać. Także cieszę się, że dotrwaliśmy do tego końca. No i tak jeszcze na koniec nawiązując, uważam, że zespół Polonii jest bardzo solidny, bardzo dobrze poukładany zespół tutaj przez trenera. Nie było łatwo oczywiście tutaj wygrać, także jeszcze bardziej się z tego cieszymy i wydaje mi się, że na pewno to jest zespół, który w tej lidze tutaj na swoim terenie będzie no, zabierał punkty wielu, wielu zespołom. Jeszcze raz dziękuję swoim zawodnikom, kibicom za przybycie i to wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie trenerowi gości za to podsumowanie. Teraz chciałem poprosić o komentarz do tego, co widzieliśmy na boisku pana Rafała Smalca, trenera Polonii. Dobry wieczór Państwu. No cóż, trenerze, przede wszystkim gratulacje za zwycięstwo. Dziękujemy za dobre słowo, ale na tym dla nas to wszystko, co dobre się skończyło w tym meczu, bo bardzo brutalnie przywitała nas ta pierwsza liga. Niezmiernie jest nam źle z tym, przepraszam, coś leci. Niezmiernie jest nam źle z tym, że ten mecz przegrywamy, bo w pierwszej połowie szybko strzelone dwie bramki uważam, że nawet nas nie uśpiły, a spowodowały, że dalej tworzyliśmy sytuację. I mimo wszystko uważam, że zamiast 3-0 było 2-1 w ostatniej minucie. Ta bramka bardzo dużo zmieniła w obrazie gry, ale no tutaj możemy mieć sami do siebie pretensje. Mieliśmy tak klarowne sytuacje w pierwszej połowie, że no nie mamy tego prawa skończyć 2-1 pierwszej połowy. Z całym szacunkiem do, tak jak mówię, do przeciwnika, bo posiadał piłkę i próbował tą grę kreować, ale stworzyliśmy tyle sytuacji, że naprawdę szkoda. Jak na Beniaminka i mecz u siebie, nie możemy takich sytuacji nie wykorzystywać. W drugiej połowie, tak jak mówię, brutalność tej ligi, jakość zawodników GKS-u przesądziła o tym, że ten mecz przegrywamy, bo GKS miał swoje sytuacje, my mieliśmy swoje sytuacje, oni zachowali się mega jakościowo i zdobyli bramki. My z sytuacji, które mieliśmy w drugiej połowie, nie zdobyliśmy nic. Bardzo szkoda. Dziękuję niesamowicie kibicom za wspaniały doping, za to, że byli z nami do końca. Wierzę w to mocno, że będziemy w stanie w tej lidze zdobywać punkty i będziemy dalej starali się grać najlepiej jak potrafimy. Dzisiaj brutalna lekcja, trzeba to przyjąć na klatę i przygotowywać się do kolejnych meczów. Dziękuję bardzo. Chciałem teraz zapytać, czy są pytania do trenera gości.
Dziękuję. Czy są pytania do trenera gospodarzy? Rozumiem, że wszystko jasne w takim razie. Trenerze, wszystko wyjaśnili. Dziękuję bardzo.